Już zapomniałem, jaka Polska wiosną jest piękna, naprawdę. Jestem pełen podziwu. Jak widzicie tutaj, gmina Alwernia, zbierają zakrętki i te zakrętki... No później te zakrętki jakoś wymieniają na wózki inwalidzkie. To jest taka akcja charytatywna. 14 ton zakrętek musi być, żeby był jeden wózek. A to jest mega, jaka klimatyczna, stara, oldschoolowa chata. W Polsce jeszcze można takie skanseny naturalne dosłownie spotkać. Niestety ta chata nie jest przez nikogo, no nie jest zadbana przez kogokolwiek. Jest opuszczona, jest tak puszczona na samopas, czyli rozwali się, rozpadnie się kiedyś. Osobiście jakbym miał możliwość, to bym zainwestował w renowację tej chaty. No a teraz idziemy z Justyną, z mamą Justyny, z Kacperkiem. Idziemy na ten wygasły wulkan, na którym stoi klasztor. Przypominam, w miejscowości Alwernia jesteśmy. W miejscowości, która jest podobna ponoć do Lawerny we Włoszech, nie wiem, bo nie byłem. Taki mały challenge. Jest tu kilkaset schodków pod dość skromną górę. Skromną w sumie, stromą. Ale dajemy radę. Co ty tam znalazłeś? Ogzibadisz. Co to jest? Czekaj, zostaw go. Zostaw go, nie rób mu nic. Super jest. Myślałam, że go żywi. To jest rynek w Alwernii. Tak. Ale tu było kiedyś ładniej zarośnięte, nie? No. Ale i tak jest fajnie, i tak jest ładnie. A ciekawostkę wam powiem, że w Alwernii się urodził i wychował polski aktor Andrzej Grabowski. To pewnie wszyscy, no wszyscy, no większość z was zna pewnie Andrzeja Grabowskiego, przecież to jest bardzo popularny aktor filmowy, teatralny. I moi drodzy, on mieszkał tam, w tym domu. W tym żółtym domu z czerwonym dachem, tuż właśnie przy rynku. Tu się wychował, tu mieszkał. No i on to miejsce odwiedza często. Tutaj jest zakon niedaleko, zaraz pójdziemy do tego zakonu. On odwiedza tych zakonników. Rozmawiacie z pieskiem? Tak, przyszedł jakiś biedny piesiuś. No. Ale szczeka, to nie podchodzę do mnie. No to pokaż, jak rozmawiasz. No ta wioska, ta wieś Alwernia jest bardzo zabytkowa, tak na marginesie, szczególnie jeśli chodzi o domy. Patrzcie się, tu jest kolejny dom, ten na szczęście się zachował, cały z drewna, ma 200 lat. Tu kiedyś była apteka, magister farmacji, taki znany w okolicy. Bardzo, bardzo dobry człowiek, pomagał wielu ludziom, tak jak się tutaj dowiedziałem. A teraz tu mieszka jakaś rodzina, no piękny ten dom jest. No teraz to jest wąwóz lesowy w Alwernii. Jura, no to jest część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Alwernia, tak w ogóle na marginesie. Taka ciekawostka. A tutaj mamy właśnie ten klasztor, o którym wspominałem. Czyli właśnie jest na szczycie tego wygasłego wulkanu. I tutaj miałem przyjemność brać ślub w tym kościele. Ja z Justyną braliśmy tu ślub. Pamiętasz, Justyna, że braliśmy tu ślub? Tak. Mama była chrzczona tutaj, chrzest. I ty jeszcze byłeś chrzczona tutaj? Tak. Komunię miałam, chrzest. Wszystko tutaj. Bierzmowanie i ślub. No, i ślub. I ślub, tak. Wszystko. Ten klasztor się kiedyś niestety palił. On jest bardzo, bardzo stary. Tam zaraz wam powiem ile, bo będę taki cwaniak i przeczytam. Dlatego wam powiem. No niestety spalił się ten klasztor w bardzo dużej części. Ta wieżyczka, którą tam widać właśnie, ona jest całkowicie nowa. Po pożarze została odbudowana. Ten pożar był chyba 7 czy 8 lat temu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co było powodem, bo chyba nikt do końca tego nie wie. No jeden strażak tutaj niestety zginął przy gaszeniu pożaru. Szkoda, nie jest w 100% oryginalny. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, jest to kościół stygmatów świętego Franciszka z Asyżu i klasztor ojców Bernardynów w Alwernii. No tak jak się chwaliłem, miałem tu przyjemność w tak zabytkowym, starym kościele brać ślub. Ślub był udzielany przez ojców Bernardynów. A krótka historia tego kościoła jest taka, że on jakby był inspirowany historią czy też legendą
rzekomych stygmatów, które otrzymał święty Franciszek z Asyżu, a pomysłodawcą i fundatorem tego klasztoru, tego zespołu klasztornego, był kasztelan wojnicki i starosta gniewkowski Krzysztof Koryciński. To był człowiek bogaty, który był właścicielem sąsiedniej wioski zwanej Poręba Żegoty i kilku innych wsi. Bardzo bogaty człowiek. Ten pomysł się narodził, kiedy on zwiedzał właśnie włoską Lavernę, tak jak już wspominałem. I ta Laverna mu też bardzo przypominała tutejszą właśnie Alvernię. To był jeden z powodów, dlaczego właśnie ufundował ten zespół klasztorny, a drugi powód to był taki, że no jakoś tam się właśnie zainspirował też, no ogólnie mu to przypominało tą Alvernię i jakoś tam był pod wrażeniem historii czy tam legendy świętego Franciszka z Asyżu, który otrzymał te stygmaty i po prostu to był jakby drugi powód, dlaczego chciał, aby ten klasztor tutaj powstał właśnie na wygasłym wulkanie. No ja wam teraz pokażę przebitki z drona tutaj. Co ci ten patyk? Work. Aha. Planujesz jakąś pracę, tak? Zrobić coś z tego patyka. Do kościoła? Myślę właśnie, to tędy się szło od razu. Właśnie Justyna przyznaje się teraz, że nie chodziła do kościoła, chodziła po tego. Jeśli nie chciało iść, to tutaj moja włóczęga się zaczyna z koleżankami. Aha, i tutaj po wozem tam do góry. I tak sobie po prostu chodziłyśmy. Zawsze była rzeczka, Mila się w nią wpadło. I gdzie chodziłyście? Tam do góry po wąwozie. W jakich celach? No tak, żeby się włóczyć po prostu. Ale nie widziałem po co łażą. Ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu naszego. Chciałem wam pokazać właśnie, jak wygląda Alvernia, czyli ta miejscowość, w której teraz jesteśmy. Jeszcze przez parę dni, skąd pochodzi Justyna, gdzie miałem przyjemność brać ślub. I miałem powiedzieć, gdzie się Kacperek narodził, ale Kacperek się w Krakowie urodził. Także dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam was z Polski, z Alvernii. Jest to początek naszych podróży. Sorry, że tak sapię, ale szliśmy tak kilkaset metrów po dość strome wzniesienie, a ja się przyznaję do spadku kondycji. Dość dużego spadku kondycji. Natomiast Kacperek na spadek kondycji nie może narzekać. No dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Następny odcinek będzie prawdopodobnie z Krakowa albo skądś jeszcze. To się okaże. Trzymajcie się, hej. Bez ciemy. Ja jestem Marcin. A to jest mój synuś, no. Kacper.